Rozalia Celokówna i proroctwo dla Polski. Ocalenie przez akt intronizacji. Rozalia Celokówna w objawieniach prywatnych pisała: przyjdzie straszna katastrofa na świat, a Polska nie zginie. Trzeba wszystko uczynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy. Pytam z bojaźnią tę osobę, czy Polska się stoi. Odpowiada mi, że Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej moje dziecko nie ostoi się. I jeszcze na ostatek mówi do mnie przekonywająco: oświadczam Ci to, moje dziecko, jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu sercu przez intronizację, którego uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat, mówił. Jak zaraz zobaczysz. W tej chwili powstał straszliwy huk. Owa kula pękła. Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień. Za nim polała się obrzydliwa lawa, jak z wulkanu, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Z przerażeniem uciekałam wprost do tej osoby. Pytam, czy to koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to jest piekło? Otrzymuję odpowiedź: to nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia. Granice Polski były nienaruszone. Polska ocalała. Ta osoba nieznana mówi jeszcze do mnie: państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego boskiemu sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna owczarnia i jeden pasterz. Po tych słowach wszystko znikło. Po Komunii Świętej pytałam Pana Jezusa, co to ma znaczyć. Otrzymałam pouczenie: tak się dziecko stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Pana Boga. Nie trzeba zaniedbywać sprawy przyspieszenia chwili intronizacji w Polsce. Niech Ojciec o tym pamięta. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Pan Jezus powierzył Rozalii Celokównie ważne zadanie – przekazanie hierarchom polskiego Kościoła wiadomości, że wolą Syna Bożego jest, aby został on uroczyście ogłoszony Królem Polski. Intronizacji powinno było towarzyszyć nawrócenie wszystkich Polaków. Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie mego serca może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody, powtarzał często Pan Jezus. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, 20 kwietnia 1939 roku, generał Ojców Paulinów wystosował pismo do kardynała prymasa Chlonda, w którym wyraził swoje ogromne przekonanie o wielkiej wadze przeprowadzenia intronizacji w Polsce. Pisał: wobec tak łaskawej i miłosiernej dobroci Chrystusa Pana od nas zależy albo z obietnicy korzystać i błogosławieństwo Boże na cały naród sprowadzić, albo, co nie daj Boże, wolę Jego świętą lekceważąc, ciężką odpowiedzialność na siebie ściągnąć. Jednakże z bólem należy stwierdzić, iż nie został wysłuchany i nieuchronnie za kilka miesięcy wybuchła II wojna światowa. Od tamtych objawień Rozalii Celokówny upłynęło ponad 80 lat. I czy my, współcześnie żyjący,
potrafimy wyciągnąć wnioski z minionej tragicznej historii. Jeszcze nasze pokolenie dźwiga brzemię skutków działań wojennych tamtego okresu. I jakże w naszym narodzie żywe jest wspomnienie tamtych straszliwych wydarzeń, gdzie nie wszystkie rany jeszcze się zagoiły. Jezus Chrystus i dzisiaj kieruje do nas te same słowa przez swoich wybranych, do których przychodzi z przesłaniem i ostrzeżeniem. Czy i nasze serca pozostaną zatwardziałe na Boże Słowo? Czy jednak odwrócimy się od grzechu, oczy swoje zwrócimy ku Stwórcy, błagając Go w modlitwie o przebaczenie i miłosierdzie nad nami i nad grzesznym światem? Aby Bóg Ojciec Wszechmogący zechciał ulitować się raz jeszcze nad swoim stworzeniem. Czyńmy to, co jest w naszej mocy. Ogłaszajmy Pana Jezusa Królem Polski i Wszechświata w swoich rodzinach, parafiach i diecezjach. Błagajmy Pana Boga o przebudzenie i żywą wiarę dla polskich parlamentarzystów oraz Episkopatu Polski, aby intronizacja mogła się wreszcie dokonać i by na ziemi zapanowały Boża miłość i Boży pokój. Amen. Któż jak Bóg?